Witam Państwa, to jest program Konkrety i Opinie, edycja wyborcza, właściwie przedwyborcza. Do wyborów samorządowych zostało kilka dni. Można powiedzieć, że kampania jest na ostatniej prostej. Wielu z Państwa ciągle nie wie, na kogo głosować. Postanowiliśmy to Państwu ułatwić i zaprosić dzisiaj do studia kandydatów do stanowiska prezydenta Rzeszowa, największego miasta Podkarpacia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. To będzie szczególna debata. Mówiliśmy o tym, że warto przed wyborami wiedzieć więcej i dowiedzieć się więcej. Nie tylko o kandydatach, ale też o tym, co nam proponują, jaką wizję Rzeszowa, największego miasta w tym regionie, co mają do powiedzenia Państwu wyborcom na kilka dni właśnie przed wrzuceniem kartki wyborczej do urny. To zacznę w takim razie od tego pierwszego pytania. Spróbujmy na chwilę spojrzeć na miasto, na Rzeszów, nie oczami pewnego dziennikarza, który całkiem niedawno napisał w dużym opiniotwórczym tygodniku, że Rzeszów to jest takie miasto, które jest znane z tego, że nie wiadomo, z czego jest znane. I to była opinia być może dla nas krzywdząca, ale ona zafunkcjonowała publicznie. A dzisiaj spróbujmy spojrzeć na Rzeszów oczyma młodego człowieka, studenta, który albo tu studiuje, albo po studiach chciałby tu wrócić. Młodego człowieka, który się zastanawia, Rzeszów tak, czy Rzeszów nie? Czy emigracja, czy miasto, które daje mi pewne możliwości, pewną wizję taką, z którą ja się będę mógł zidentyfikować. Co Państwo, kandydaci do urzędu prezydenta, macie temu młodemu człowiekowi do zaproponowania? Co chcielibyście mu obiecać? Rzeszów przez ostatnie 12 lat wypiękniał. Mamy piękne, czyste i kompaktowe miasto, ale miasto, któremu brakuje inwestycji w człowieka. Dzisiaj miasto, które ma praktycznie 60 tysięcy studentów, potrzebuje pełnego takiego wsparcia, takiego supportu jakości. Dzisiaj miasto Rzeszów ma piękne ulice, piękne drogi, piękne chodniki. Brakuje mu produktu turystycznego, produktu, który by ściągał do Rzeszowa ludzi z całej Europy i z całego świata. Dzisiaj Rzeszów jest miastem na jeden dzień. To już Przemyśl jest miastem praktycznie na 3 dni. A Rzeszów niestety nie ma takiego produktu i dlatego mamy piękne hotele, mamy piękny rynek, mamy nasze bulwary, ale niestety nie ma co w tym mieście robić. Dzisiaj młody człowiek zadaje sobie pytanie przede wszystkim po skończeniu studiów, że jest sfrustrowany, nie ma pracy. I tą autostradą, która niedawno została otworzona, ten łącznik, wyjeżdża do Anglii, do Niemiec, do Francji. Dzisiaj naszym zadaniem i zadaniem każdego kandydata na prezydenta jest stworzenie warunków pracy dla tych młodych ludzi. A czy władza publiczna, prezydent Rzeszowa, może w ogóle takie warunki stworzyć? Czy to jest realne? Oczywiście, że tak. Możemy inwestować w inkubatory przedsiębiorczości, możemy inwestować w strefę ekonomiczną Dworzysko, możemy być jak gdyby katalizatorem między przedsiębiorcami, a między władzami uczelni wyższych, żeby mieli praktykę młodzi ludzie, żeby mieli potem pracę. Możemy wspierać, organizować, możemy obniżać podatki dla inwestorów, którzy już dzisiaj są w naszym mieście, ale również ci, którzy przychodzą do Rzeszowa. Tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo. Pytanie jest, czy będzie nie tylko zgoda prezydenta, ale będzie zgoda Rady Miasta, bo bez tej zgody niestety nie będzie takiej możliwości. Ja myślę, że tutaj patrząc na tą perspektywę, czy Rzeszów, czy w Polsce coś trzeba zmienić, ja rozmawiam ze studentami i młodymi ludźmi. Chciałem im dzisiaj też podziękować, bo w prawyborach w szkołach średnich zająłem 2. miejsce. I ci młodzi ludzie narzekają. 80% z badań socjologów chce dać nogę z tego kraju. W Rzeszowie nie jest jeszcze tak źle. Ale nowa prawica chce pewne rzeczy zmienić. Ja jestem kandydatem niezależnym, ale popierany przez Komitet Janusza Korwin-Mikke właśnie nowej prawicy. I tam są pewne zadania dla całej Polski. Kiedyś człowiek pracował, taki chłop pańszczyźniany, 104 dni na swojego pana. Dzisiaj pracuje 164 dni na państwo. Kiedyś to było wyzysk pańszczyźniany, dzisiaj to się nazywa solidaryzm społeczny. Pół roku Polak pracuje na podatki, Amerykanin pracuje 2 miesiące krócej. A czy w Rzeszowie można to zmienić? Możemy zmienić tylko pewne części. Na przykład obniżyć podatki lokalne, głównie od nieruchomości. Możemy zmniejszyć o 50%, co zresztą zrobiły niektóre miasta. Września całkowicie obniżyła. Na Podkarpaciu w Jązownicy obniżono podatki i wcale nie zmalały wpływy do budżetu, ale wzrosły. Więc ci, co nie płacili, zaczęli płacić. Pojawili się nowi inwestorzy. Chciałbym pobudzić tego ducha przedsiębiorczości również na tym terenie. Czy Państwo myślicie, że te dwie propozycje, które tu padły, obniżenie podatków i większe zaangażowanie w tak zwane start-upy, czyli inkubatory przedsiębiorczości, to są pomysły, które brzmią jak rewolucja? Patrzę na Pana, nie prezydencie, bo Pan... Ale ja muszę odnieść się do wypowiedzi Pana.
I do tego dziennikarza, który powiedział, że Rzeszów jest znany z tego, że... Nawet nie jest, powiedział, tylko napisał. Że napisał, a więc to prawdopodobnie człowiek nie z Rzeszowa i który nie był w Rzeszowie. Oczywiście obiegowa taka opinia była kiedyś, ale ja panu przeczytam w tej chwili również dziennikarza z gazety Tygodnika, znanej gazety Polityka, pisze tak dziennikarz. A to dziwne, bo to było w Polityce, to co ja cytowałem. Nie, no to pierwszy artykuł taki był pana Starzyńskiego. Drugi już był lepszy. Tak, różne artykuły. I napisali w tej chwili tak. Podobnie stało się w innych metropoliach. Szczególnie imponuje awans Rzeszowa, oczywiście Wrocławia czy Lublina. A więc nie jest prawdą to, że Rzeszów jest znany z niczego. Jest znany z wielu przedsięwzięć, jest znany przede wszystkim z przemysłu lotniczego, chociażby ze sportu, również możliwości turystyczne, a więc również przyjeżdżają tutaj biznesmeni, którzy zakładają tutaj firmy i to jest zdecydowana nieprawda. Kiedyś tak dziennikarze pisali, żeby jakoś no, podnieść swoją pewną wartość. Zdecydowanie dzwoniłem do tego dziennikarza, przyznał, że oczywiście się pomylił. Natomiast co do obniżenia podatków, pewno, że można obniżać podatki i ja taką metodę stosowałem, bo niektóre podatki zlikwidowałem. Obniżono podatki za środki transportowe. Natomiast musi być pewna granica. Podatki są ustalane przez władze centralne. Natomiast my, są możliwości niższych stawek i my stosujemy często 40% tych stawek ustalonych przez rząd. A więc tu się zgadzam i płatność jest rzeczywiście dobra. Bo szanowni państwo, budżet kiedyś 370 milionów. Na dzisiaj ponad miliard, 208 milionów na dzisiaj. A więc skąd się te pieniądze wzięły? Przybyły właśnie z podatków i również wzrosły dlatego, że tu przyjeżdżają młodzi ludzie. Tu po studiach wiele osób kupuje mieszkania, zakłada rodziny. Ale wiele też wyjeżdża. Ależ to jest naturalna sprawa. Wylatują do Wielkiej Brytanii, tam szukają roboty. Panie redaktorze, pan akurat nie zostaje i tutaj pan pracuje i pewno pan promuje zdecydowanie tutaj i Rzeszów i również Podkarpacie. Nie, ja się tylko po prostu głośno zastanawiam. Ale czy... nie, panie redaktorze, po pierwsze, jeżeli ktoś wyjeżdża, to wcale na tym nie jest to błąd. Ja sam pracowałem na eksporcie kilka lat w Afryce. Zdobywa się pewne doświadczenie. My musimy dorównywać światu i widzieć to, co się w świecie dzieje. Dużo wraca, zakłada tutaj biznes. Jak mówiłem, kupuje mieszkania, zakłada rodziny. Przecież w Rzeszowie przybywa mieszkańców. A więc świadczy to o tym, że tu właśnie młodzi ludzie myślą o tym, żeby tu zamieszkać, tu przebywać no, do długich lat. Panie pośle, powtórzę jeszcze raz. Czy władza publiczna, której zresztą pan jest teraz przedstawicielem, może na rynku lokalnym w jakikolwiek sposób pomóc firmom, ludziom, młodym, którzy szukają pracy? Czy można dzisiaj coś takiego sensownego obiecać? Mamy władzę rządową i ona kształtuje wielkość podatku, bo o podatkach mówimy. Natomiast władza samorządowa może wpływać poprzez decyzje dotyczące podatków lokalnych i o tym już mówiliśmy. Ja myślę, że formuła obniżania podatków musi być powiązana z celem, czyli proponujemy nowym inwestorom tworzenie miejsc pracy lub obecnym już podmiotom. Będzie 5 miejsc pracy, macie odpowiedni poziom obniżenia podatku i tak powiązać z liczbą miejsc pracy. I to jest forma zachęty dla przedsiębiorców. Natomiast pierwotne pytanie dotyczyło tego młodego człowieka, który zastanawia się, czy przyjść do Rzeszowa. Po pierwsze tak, ze względu na to, że tu się może kształcić. Mamy, tak jak już powiedziano, już kończy studia, panie pośle? Blisko 60 tysięcy studentów i mamy bardzo dobre uczelnie. Politechnikę, w której pracowałem ponad 30 lat, unikatowy kierunek kształcenia, pilotaż i to jest magnesem, który przyciąga tych studentów. Mamy 17 Polski Uniwersytet, który powstał w 2001 roku. Byłem wtedy prezydentem i prezesem fundacji, która wspomagała powstanie uniwersytetu. I teraz mamy pytanie drugie. Co z tym absolwentem zrobić? Oczywiście jest prawo wyboru, otworzyły się granice, część rzeczywiście może wyjechać. Jeżeli widzi tam perspektywę dalszego kształcenia, to też dobrze. Ale oczekujemy, że po zdobyciu wiedzy wróci tutaj do korzeni, do Rzeszowa. Ale trzeba mu oczywiście zapewnić miejsce pracy. Ja i dlatego poprzez innowacyjność, poprzez stworzenie stref ekonomicznych, tworzymy możliwości powrotu tych absolwentów, tych wykształconych lepiej za granicą
absolwentów do powrotu do Rzeszowa. Ale ja jeszcze jedno pytanie, dookreślę tylko. Ja je zadaję dlatego, że bardzo wielu naszych widzów i ludzi, wyborców młodych, którzy gdzieś debatują o tych wyborach samorządowych, mówi tak. Niech ci politycy wezmą się do roboty, zadzwonią do kilku wielkich korporacji typu, nie wiem, nie chcę wymieniać z nazwy, i po prostu powiedzą, słuchajcie, tutaj do Rzeszowa załatwiamy wam to, dajemy wam to, to, to i to. Czyli wielu młodych ludzi takiej aktywności od polityków oczekuje. Tak, teraz pytanie do państwa, czy to jest realne? A więc to, że nie właściwie, bo no, jestem tutaj prezydentem. Panie redaktorze, co tydzień są takie rozmowy? Czy cała strefa ekonomiczna przy lotnisku to przeszła najpierw przez biura prezydenta i marszałka, dopiero później tu zakładali fabryki. Tych fabryk powstało bardzo wiele o wysokiej technice i kolejni są inwestorzy, którzy będą budować. Ja powiem taki przykład, firma Hamilton, która produkuje silniki do obsługi samolotów, a więc klimatyzację, odmrażanie i tak dalej. Kiedy przyjechali do nas 2,5 roku temu, po 1,5 roku powstała już fabryka. Zatrudnionych tam było około 400 osób. Dodam, że również rząd, kiedy wystąpiliśmy o strefę, załatwiał sprawę w ciągu 1 miesiąca, więc w błyskawicznym tempie. Później zlecenie budowy, oczywiście projekt, i w tej chwili ta fabryka funkcjonuje tu na terenie Rzeszowa. Również jeżeli przyjadą biznesmeni, to pytamy się ich, a w jakich zawodach potrzebujecie do swojego zakładu. I tak dla przykładu firma Heliwan, firma kanadyjska, zażyczyła sobie, żeby mieć ludzi do obróbki mechanicznej, do obróbki cieplnej, również inżynierów. Myśmy wybudowali specjalną szkołę przy ulicy Hetmańskiej po to, żeby kształcić ludzi dla tej firmy. Panie prezydencie, bardzo proszę, bo chodzi o to, że jeżeli są te pytania, to znaczy, że zapotrzebowanie jest ciągle duże. Ludzie mają możliwości też znalezienia pracy w zawodach, które wymagają wysokich specjalizacji. I tutaj rzeczywiście są firmy na rynku wysokich technologii, które zresztą się też będą pojawiać. Ale wiele młodych osób mówi tak, chciałbym złożyć papiery do jakiegoś urzędu w Rzeszowie i chciałbym wygrać konkurs. I ja mówię, no to składajcie, przecież są konkursy, jest wszystka, cała procedura, bardzo proszę. I oni wtedy się śmieją, trzymają się za brzuchy ze śmiechu, bo wiedzą, mówią mi, że to jest przecież niemożliwe, to jest ustawiane. I bo często takie przykłady, zresztą media to nagłaśniały. Więc młody człowiek ma przykład, albo sobie wyjedzie z tego kraju, bo u nas przedsiębiorca jest, że tak powiem, tłumiony w jego działaniach, ma drogę przez mękę w zakładaniu firmy, ale później te koszty pracy ogromne. Mówię to też jako osoba, która kiedyś prowadziła, była współwłaścicielem firmy. No i też jak chce w państwowej firmie popracować, gdzieś na posadzie, to jest po prostu często właśnie, jak mówimy o politykach, to nie mówią, to trzeba mieć znajomego polityka, który zadzwoni i załatwi. Tak mówią młodzi ludzie. Ale panie redaktorze, ale ja tutaj protestuję. Teraz wszyscy nie mogą protestować. Ja tylko cytuję tylko studentów. Pani przewodnicząca. Ale czy pan, panie redaktorze, ale czy pan sprawdził, że rzeczywiście... Mam przykład. Mogę świadków przeprowadzić. Pani przewodnicząca. Proszę państwa, jeśli panie prezydencie jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Młodzi ludzie, którzy kończą te studia, nasiąknięci są wiedzą z każdej dziedziny i nie mają pracy, a jeśli nawet ją dostaną, dostają 1300 czy 1400 zł na rękę. I panie prezydencie, jak tu żyć? Jak założyć rodzinę? Dzisiaj my proponujemy oczywiście program dla Rodzina 3+, my proponujemy program Senior, a nie ma żadnego w mieście programu dla młodych małżeństw. My młodych małżeństw nie wspieramy. A czy pani może coś obiecać tym młodym ludziom, czy nie? My musimy, jako kandydatka na prezydenta Rzeszowa. My musimy w ogóle zmienić myślenie o inwestowaniu w Rzeszowie. My musimy przestać myśleć o nowych kładkach, fontannach. One są ważne, bo one są wizerunkowo ważne. Ale tak naprawdę młodzi ludzie, jeśli pytasz ich dzisiaj, czy oni chcą wyjechać do Anglii i być nobody w Anglii, to oni wolą zostać w Rzeszowie, fajnym mieście do życia. Naprawdę, wygrywamy fajne konkursy. Tylko nie mają ci młodzi ludzie za co żyć. I dzisiaj jest nie tylko problemem, żeby dać im pracę, ale również godną płacę i zrobić wszystko, żeby pomóc inwestorom nie tylko w podatkach, ale również w wszelakich innych sprawach, żeby oni po prostu dawali ludziom pieniądze. Dobrze. Ten wątek kończymy, dlatego że, jak sądzę, ale tutaj... Jednak, panie redaktorze, bo panie doktorze,
Jeżeli pan mówi, że ktoś tam mówił... Nie, ja mogę podać nazwiska. Nie. No dobrze, to poda pan nazwiska. Ale to jest... Przed tym programem przynajmniej ja nigdy nie używam takich stwierdzeń, że ktoś tam mówił. Mhm. Że nie, no to ja jakieś tam konkursy... Nie, to nie, panowie, przepraszam, bo dyskusja nam trochę schodzi na wątki poboczne. Przepraszam, zamknijmy ten... Tu jest oskarżenie. Wszystko jest uczciwe. Niech się pan liczy ze słowami. Panowie, po programie. Wszystkie konkursy są w urzędach państwowych, samorządowych w Polsce eleganckie. Proszę złożyć do prokuratury. Oczywiście oświadczenie takie i podać przykłady konkretnie. Dobrze, kropeczkę stawiamy, pan poseł podsumowuje ten wątek. Ponieważ padła tutaj sprawa zatrudnienia w urzędzie, to chcę powiedzieć, że w urzędzie od 2002 roku wzrosło zatrudnienie z poziomu 365 osób do 720, więc urząd stał się podstawowym przedsiębiorstwem, które to wykrował... Dobrze czy źle? No do źle, oczywiście. Już pan przestraszyłem się, że pan będzie chwalił. A w jednostkach podległych panu prezydentowi z poziomu 1600 do 2006 osób. A więc urząd staje się jak gdyby pierwszym zakładem pracy, a tak nie powinno być. Przecież mamy potworne zadłużenie miasta i kreujemy niezwykle wysokie koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Rzeszowa. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Odpowiedzi na to pytanie. Panie redaktorze, pan mówi o mieście małym, kiedy było 300 ileś tam osób. W tej chwili miasto Rzeszów nie jest najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce. Osób. Wzrosło ponad dwukrotnie. W tej chwili czy dostawa ciepła, czy dostawa wody, czy wywóz śmieci, to nie te czasy, jak były w roku 2002. Natomiast jeżeli 163 tysiące. Dobrze, ale... Pan mówił coś 300 osób. Dobrze, oczywiście. A więc i miasto wzrosło, ilość urzędników również wzrosła. Natomiast o zadłużeniu... Ale nieproporcjonalnie, panie prezydencie. Ale niech pan nie mówi o dwukrotnie zadłużeniu. Dwukrotnie pan zwiększył zatrudnienie. Bardzo dziękuję panu. Oczywiście dyskusja byłych prezydentów i obecnego prezydenta jest zawsze ciekawa. Dobrze, że pani Marta siedzi po środku. Panowie, dziękuję bardzo. Kropka na temat zatrudnienia w urzędzie miasta. Nie mogliśmy nawet utrzymać szpitala kiedyś, bo zadłużenie wynosiło... Bardzo dużo zainwestowaliśmy, robiliśmy... Panowie, bardzo dziękuję. Osobna debata na temat zatrudnienia. Mam do panów teraz wielką prośbę, do państwa oczywiście wszystkich. Odpowiedź krótka, na krótkie pytanie. To ostudzi trochę nasze emocje. I przejdziemy do kolejnej części programu. Proszę odpowiedzieć tak albo nie na proste pytanie, czy przyłączać do Rzeszowa kolejne miejscowości, panie prezydencie? Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy być miastem, który jest ważny w Polsce, który czyli liczy tak. się, zdecydowanie, o ile będę dziękuję dalej prezydentem, za tę odpowiedź. Będę pani przewodnicząca? Poszerzał. Nie, jeśli nie ma zgody mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof ja tak samo, jeśli mieszkańcy się zgodzą, 90% mieszkańców nie chce się przyłączać do Rzeszowa. Szanuję ich wolę. Czyli tak, czy nie? Nie, bo teraz nie ma zgody na to. Dobrze, dziękuję bardzo. I pan na tę chwilę nie. Natomiast jak będzie inicjatywa mieszkańców obu gmin, to wtedy tak. Dziękuję bardzo. Redaktorze, należałoby zapytać tych, którzy są włączeni, czy chcieliby wrócić do starych gmin. Takie panie pytanie prezydencie, narzekają, spotkałem się w Łocinie. Panowie, dziękuję. Chcemy jeszcze pokazać, jakie są bardzo wyniki tej narzekają naszej wodociągu nie ma. Czy trzeba przyłączać kolejne miejscowości? Dopiero się buduje wodociąg. Jedna odpowiedź tak i trzy nie. Bardzo państwu dziękuję. Przejdźmy w takim razie do następnej części tej naszej dyskusji o mieście. Jak to miasto powinno się rozwijać? Czy powinno się rozwijać przez przyłączenia, czy przez budowę aglomeracji? Czy Rzeszów za 10, 20, może 25 lat to powinno być miasto, które wchłania, czy raczej które rozwija inny rodzaj współpracy z samorządami? Bardzo zdecydowanie proszę. Zdecydowanie w kierunku aglomeracji, dlatego że ten etap takiego siłowego przyłączania gmin powinniśmy zakończyć. To był zły przykład. Zresztą w parlamencie dyskutowaliśmy na ten temat. Jeżeli była koncepcja poszerzania, ona powinna obejmować całe gminy, bo wtedy był ten bonus. Ale zły przykład dlaczego? Dlatego, że przyłączaliśmy tylko fragmenty gmin i osłabialiśmy potencjał gmin sąsiednich. A Rzeszów jako stolica aglomeracji, stolica województwa powinna świecić przykładem. Powinniśmy dobrze współpracować. A co to znaczy świecić przykładem? To jest... Współpracy, bo w tej nowej perspektywie absorpcji środków unijnych specjalnie są preferowane projekty międzygminne. Przykład ROF-u, z którym pan prezydent ma potężne kłopoty, bo już czwarty program trzeba przygotować, bo zarówno administracja rządowa, jak i wojewódzka odrzuciła. To w wyniku tych konfliktów nastąpiła silna polaryzacja gmin i w tej chwili trudno przygotować rozsądny program, a więc aglomeracja, współpraca, tworzenie
specjalnych programów, które obejmuje całą aglomerację. Ale Rzeszów to nie tylko granice administracyjne, to mieszkańcy. I tak naprawdę dzisiaj przyszedł czas, to co zostało, jeszcze raz powtarzam, zrobione przez ostatnie 12 lat, kiedy pan prezydent tutaj rządził w naszym mieście. Naprawdę powinniśmy się wyzbyć wszelkich kompleksów, ale dzisiaj trzeba zainwestować w Rzeszów, żeby stał się perełką kultury, sztuki, nauki, żebyśmy po prostu zainwestowali w mieszkańca. Ale w jaki sposób razem z okolicznymi samorządami? Współpracować. Proszę to wyjaśnić. Proszę mi wierzyć, za każdym razem podnosiłam rękę na to, żebyśmy byli więksi. Bo dzisiaj Rzeszów jest dwa razy większy niż parę lat temu. Ale dzisiaj trzeba te tereny zurbanizować, proszę państwa. Ludzie nie mają kanalizacji na Załężu, nie ma wodociągów na Słocinie, nie ma po prostu podstawowych rzeczy. To jest skandal, żeby ludzie na Załężu 200 zł płacili za wywóz szamba. Po prostu to jest drogie. I ludzie, trzeba spełnić obietnice, które dane były wtedy, kiedy przyłączaliśmy te tereny. Przecież tak naprawdę to tylko Przybyszówka i to też nie do końca została zrealizowane, bo teraz jest strefa Dworzysko. Ale dzisiaj ci mieszkańcy oczekują spełnienia obietnic. I oczywiście zostało wpompowanych miliony złotych w te tereny przyłączone, ale to dalej jest kropla w morzu. I dlatego dzisiaj ja jestem za tym, żeby przyłączać na przykład Trzebownisko. To ważne miejsce, strategiczne dla Rzeszowa. Lotnisko, inwestorzy, Dolina Lotnicza. Ale zurbanizujmy. A my tak od sasa do lasa. Ale raz jedno sołectwo, pani powiedziała przyłączać Trzebownisko? Ja dobrze usłyszałem? Dobrze, jeśli mojemu sercu... Bo przed chwilą pani powiedziała, tak, że jest pani przeciwko. No tak, ale powiedziałam też, że jeśli miałabym wyrażać zgodę, to tylko zgodziłabym się na Trzebownisko jako ważna gmina. Ale ja wiem, że mieszkańcy Trzebowniska tego nie chcą. Absolutny zrobili ostatnio rewoltę i powiedzieli, nie, nie chcemy być w Rzeszowie. Dobrze, panie prezydencie, będzie pan bronił przyłączania? Nie, tam opowiadają takie rzeczy nieprawdziwe. Po pierwsze to tak, jak mówi ktoś, że nie było kanalizacji, czy jeszcze nie ma kanalizacji, a z całą pewnością będzie, to świadczy o tym, że gmina, w której była dana miejscowość, nie wykonała tego i dalej nie wykona. Ja może konkretny przykład. Na przykład Załęże dostawało 500 tysięcy złotych na inwestycje w budżecie rocznym, bo budżet gminy, dla przykładu Krasne, gdzieś około 300 milionów złotych, 30 milionów złotych, a więc utrzymanie szkół, urzędu, oświetlenia, odśnieżanie, zamiatanie i tak dalej, to wszystko pochłania. I to Rzeszów wpompował na przykład w gminę Załęża około 300 milionów. A więc wykonuje się wiele robót i kolejne roboty będą wykonywane. I jeżeli ktoś mówi o tym, żeby nie rozszerzać granic miasta, a chce być prezydentem, to znaczy, że ucieka od tematów, że się boi spotkań z mieszkańcami, bo mieszkańcy oczekują kolejnych inwestycji i te inwestycje się realizuje. Tu pan doktor, jeżeli był w Słocinie, to pan słyszał, bo nie puszczą w działkę, bo jeszcze jakieś trudności, ale niech pan nie przerywa. Niech pan będzie elegancki. No, staram się bardzo. No właśnie. Nie bardzo. Bardzo. A więc i ludzie wiedzą o tym, że my to zrealizujemy, bo jak powiedziałem, 300 milionów w samo Załęże, w Słocinę około 64 miliony, w Przybyszówka, Budziwój, przecież tam jest przebudowa w ogóle dróg, budowa Domu Kultury na przykład, również odprowadzenie deszczówki, kanalizacji i tak dalej. Dobrze, i dalej. Panie prezydencie, a więc potwierdzenie tylko, szanowni państwo, jest takie, że tam nic nie robi, że niewiele robiono. Nie chciałem przerywać, ale chciałem dozdać się. Bardzo proszę, panie prezydencie. No teraz już muszę przekazać. Mówienie o tym, żeby nic nie robić, to uciekanie od tematu. Dobrze, panie doktorze, bardzo proszę. Ja bardzo elegancko, nie chcę przerywać i wsłuchuję się w te rady. Rozmawiam z mieszkańcami, chodzę od drzwi do drzwi, więc ja tego nie wymyśliłem sobie, tylko to mówią mi mieszkańcy i myślę, że w niedzielę będzie okazja się przekonać, bo czy te przyłączone miejscowości, które bardzo ładnie głosowały, dużo głosów pan prezydent dostał Ferenc w tych miejscowościach, czy tak samo ten wynik pan prezydent powtórzy w tą niedzielę? Bardzo dziękuję. Porozmawiajmy o kolejnych inwestycjach. Zadam dwa również proste pytania. Pierwsze to, czy budować nowy Urząd Miasta. To jest taka inwestycja, o której w mieście mówi się dosyć sporo, że miasto potrzebuje dużego budynku. Być może mógłby się Urząd Miasta mieścić gdzie indziej, ale moglibyśmy go też wybudować, mieć nowy, poważny budynek. Panie prezydencie, tak czy nie? Zdecydowanie czas na to, żeby Urząd Miasta był w jednym budynku, jak nowy? W wielu miastach, po to, by mieszkańcy nie musieli biegać od jednego budynku do drugiego, tracić czas. I zdecydowanie jestem za tym, żeby budować Urząd Miasta. Dobrze, panie przewodniczący. Przy zadłużeniu prawie 500 milionów złotych dzisiaj nas na to nie stać. Z punktu widzenia logistycznego, pomóc mieszkańcom tak, żeby załatwić sprawę wszystko w jednym miejscu, ale rozsądek mówi nie. Dobrze. Panie doktorze? Myślę, że te urzędy trzeba troszeczkę pochodzić, ale one są blisko siebie. Jeśli już myślimy o przeprowadzce, to ja
podsuwam pomysł zamku. Rozumiem, że teraz to ma być centrum kulturalne, tylko pytanie, czy ktoś do tego muzeum będzie chodził, bo muzea typu okręgowego w Rzeszowie na 3 maja, to tam klocki Lego wstawiają, żeby ktokolwiek przyszedł, więc hula wiatr. Odpowiada pan? Urząd miasta na razie nie. Nie. I pan poseł? W tej chwili absolutnie nie, ponieważ mamy bardzo skomplikowaną sytuację budżetową. Tak jak tutaj padały kwoty, to nie jest 500, tylko 580 milionów zadłużenie miasta na koniec tego roku, to jest 57%. Teraz podejmowanie się budowy nowego urzędu to jest zamknięcie ważnych inwestycji, czyli a nie. Rzeszów powinien się zająć. Zobaczmy, jak to wygląda na planszy. Bardzo proszę. Raz tak i 3 razy nie. Czy warto wybudować nowy urząd miasta? I jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja. Ale muszę jedno sprostować odnośnie zadłużenia. Panie prezydencie, za chwilę będziemy o tym rozmawiać dłużej, a chcę zadać drugie pytanie dotyczące akwaparku. Czy wybudować akwapark, ale z pieniędzy publicznych? Czyli czy miasto powinno wybudować akwapark, panie prezydencie? Jeżeli byśmy znaleźli inwestora prywatnego, to bezwzględnie budować przez prywatny biznes. Czyli z publicznych. Jeżeli nie. Znajdziemy. W gorszym wypadku budować z publicznych pieniędzy. Czy tak, czy nie? To znaczy budować, szukać, nie, zdecydowanie szukać inwestora. Jeżeli nie znajdziemy inwestora, był taki inwestor, no z pewnych trudności, żeśmy ich nie mogli wybudować, ale jeżeli nie będzie inwestora, to miasto musi pomyśleć o budowie akwaparku. Czyli tak, pani przewodnicząca? W partnerstwie publiczno-prywatnym jak najbardziej. Pytanie było publiczne? Publiczne? O grosz publiczny tak zwany. Tak, czyli nie, tego tak. Mieszkańcy oczekują, jestem na tak. Panie doktorze? No jeśli mówimy o publicznym, ja tu się zgadzam akurat też z przedmówcami, inwestor prywatny byłby najlepszym rozwiązaniem. Do akwaparku się dokłada i podatnik musiałby znowu dokładać tak jak do fontanny. Mamy zaniedbany ROSiR, ja bym tutaj zaczął od tego. Może czyli wyremontujmy. Z publicznych wyremontujmy ROSiR i szukajmy inwestora akwaparku prywatnego. Akwaparku nie. Tak. I pan poseł. To powinna być inwestycja komercyjna, a więc wybudowana przez inwestora, natomiast możemy wejść w proponowany od wielu lat układ publiczno-prywatny, czyli udział miasta to udostępnienie terenów, inwestor wykonuje inwestycje i realizuje swoje zadania. Zobaczmy, jak to wygląda. Ostatnie pytanie, proszę mnie koledzy, żeby pan, tak czy nie? Z publicznych nie. Tak, z publicznych nie. Prosimy o planszę. O, tak wygląda, wyglądają 4 odpowiedzi na pytanie, czy miasto powinno wybudować akwapark z pieniędzy publicznych. Bardzo dziękujemy. I teraz pytanie od widzów, które nadchodziły do nas w ciągu ostatnich dni. Bardzo dużo rzeszowian pyta, co z Placem Wolności i co z terenem wokół ulicy 8 Marca i terenem wokół hali targowej. To są takie wizytówki, jak ktoś wjeżdża od strony Przemyśla, czy próbuje przejechać przez centrum, od razu widzi to. Jak państwa zdaniem powinna wyglądać koncepcja zagospodarowania tego terenu? Hala targowa ma swoich zwolenników. Ludzie są przyzwyczajeni, tam się zaopatrują w świeże owoce, warzywa. Ale rzeczywiście problemy z parkowaniem powinny zmusić miasto, bo to jest obieg miejski, aby zaprojektować nowoczesną halę z nowymi miejscami parkowymi, parkingowymi. Natomiast tereny przy Placu Wolności to są tereny prywatne i tam trzeba byłoby przekonać właścicieli, żeby jednak to takie dość dla miasta niewygodne miejsce pod względem wizerunkowym, żeby też zmienić poprzez zaprojektowanie nowoczesnego centrum handlowego, bo ten czas budek już się dawno skończył. Tak jak zmieniliśmy to na rynku naszym rzeszowskim, został wprowadzony jeden kolor parasoli, żeby to było eleganckie. Tak tutaj też miasto w jakiś sposób powinno wymusić na właścicielach szczęk, żeby to było w jakiś sposób eleganckie. Rzeszów miał taką propozycję. A przecież ci ludzie nie będą mieli pieniędzy na to, żeby zainwestować. No właśnie. Pani przewodnicząca, no takie są realia. No dobrze, no ale moglibyśmy w zamian za to na przykład obniżyć podatek od nieruchomości. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. W naszym gaju tutaj na Powstańcu Warszawy była pewna propozycja inwestora, który chciał wybudować takie centrum handlowe, ale to bardziej, żeby to była taka forma placu targowego. Ta koncepcja niestety upadła. Dzisiaj będą budowane nowe budynki, bloki mieszkalne, ale to właśnie fajne miejsce byłoby. Niestety plac targowy, powiem tak, no nie jest to wizytówka naszego miasta, chociaż mieszkańcy są w jakiś sposób, no utożsamiają się, tam chodzą na zakupy, tam nasi rodzice, nasi dziadkowie chodzili i to jest pewna historia też tego miasta.
Ja tam robię zakupy i może myślę, że jakby pojawił się nowe centrum, to by były nowe czynsze i nie wszystkich byłoby oczywiście dostać. Tam powinien być parking wielopoziomowy, bo się skarżą, że nie ma gdzie parkować kupcy. Ja tam robię często zakupy i myślę, że nawet w dużych miastach w Europy Zachodniej, na przykład w Londynie, w ładnych centrach, w ładnych dzielnic też są takie targi przez ulicę, więc myślę, że do tego widoku... Ale co, parking tam, gdzie szczęki, pana zdaniem? Nie, no parking wielopoziomowy to od lat się ciągnie sprawa koło szpitala przy Chopina. Tam miał być parking, a są dziury teraz. I to jest sprawa od lat nierozwiązana. Nie, teraz pan prezydent był obiecały. To znaczy tak, bo się dyskutuje, nie znacie wszystkich tematów, ale to jest naturalne. Tak, ja nie znam tematów, które ma pan doktor na uczelni. Proszę państwa, jest to rzeczywiście problem, bo... No wpuszczono na ten plac, gdzie miał być sąd przy ulicy Sobieskiego, przy ulicy Targowej i również na plac Balcerowicza, na parking kupców. I nieraz myśląc nad tym tematem, to zdaję sobie z tego sprawę, że wiele rodzin żyje właśnie z handlu w tych miejscach. A więc nie jest to taka prosta sprawa, żeby ich natychmiast usunąć. Natomiast w tej chwili miasto buduje za koszarami na Chłopskiej potężny plac targowy, tam będą przeniesione kupce z Dołowej i można by przemyśleć, żeby i umieścić tych, którzy są na placu przy ulicy Sobieskiego. A co na Targowej? To znaczy na Targowej, no ten budynek został pobudowany wiele lat temu jako sztuka budowlana najwyższej klasy, tam nie chcę wymieniać nazwisko projektantów. Natomiast na placu tu przy ulicy Targowej to myślę, że należałoby wynieść. Chociaż parkingi są. Parking jest przy ulicy Chopina, jeden prywatny, jeden miejski i można tam zaparkować samochody. Oczywiście jak przejeżdżam koło tych kiosków z kwiatami, to widzę, że tam dużo tych odpadów takich różnych i mnie to denerwuje. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni. Nie, ale mamy jeszcze parę wątków do poruszenia. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zadłużeniu miasta i o inwestycjach, bo wielu ludzi dzisiaj, zwłaszcza w perspektywie 14-20 unijnej, mówi tak, jaką Rzeszów powinien przyjąć strategię na tę nową perspektywę unijną? Czy w dalszym ciągu dużo inwestować, dużo zadłużać, no bo taka jest niestety, ale i sytuacja, że jak się dużo inwestuje, trzeba wkład własny i trzeba wtedy zadłużać miasto. Słowem, co państwo sądzicie na temat tego, w jakie inwestycje powinniśmy wchodzić? No i czy w dalszym ciągu zadłużać miasto, czy próbować w jakiś sposób oszczędzać? Proszę Państwa, dzisiaj mamy tak praktycznie zablokowany budżet i te wieloletnie plany finansowe, że tak naprawdę następcy prezydenta będą musieli spłacać to. Ponad 500 milionów dzisiaj długu. To niestety problem. A co, zatrzymujemy to? Czy... To nie o to chodzi. My musimy mieć takie poczucie odpowiedzialności, bo oczywiście inwestować trzeba. Dzisiaj mało ludzi inwestuje bez kredytu, ale dzisiaj trzeba myśleć o bezpieczeństwie dla miasta, czyli 40-45% maksymalnie. Ustawa kiedyś mówiła o 60%, dzisiaj już nie ma tych ram, ale zbliżamy się do granicy. Zejdziemy do tego poziomu, bo teraz mamy już ponad 50. No właśnie, więc pytanie jest... Nie mamy, panie redaktorze. 48-49? Na dziś jest 45. Z tego, co ja wiem, panie prezydencie, jest 57%, a to oznacza, że dzisiaj ta granica bezpieczeństwa jest niestety naruszona. Dobrze, ale chodzi o konkret, propozycja. Propozycja dzisiaj trzeba usiąść do budżetu, bo to od bardzo wielu czynników zależy następne kredyty. Od podatników, od CIT-u, od PIT-u, od bardzo wielu rzeczy, które wpływają, od podatków, które każdego roku budżet wspiera. Dobrze, czy któryś z panów ma jakąś konkretną propozycję dotyczącą tego, co robić? Tak, no w wielu miastach, żeby zadłużanie nie iść dalej w tą spiralę tego zadłużenia, to po prostu sprzedaje się spółki komunalne, miejskie i to... To jest jako wkład własny do projektu. Nie tak robią w Opolu, które tak robią. Spółki by pan sprzedał? Ja myślę, że mamy te 5 i po kolei trzeba by się zastanowić. Myślę, że chodzi o to przede wszystkim, że taka spółka komunalna to też są, jak już wspomniałem o tym, to jest etaty, są ciepłe posady, kolesiostwo. No ale to prezesi, są też miejsca pracy. Miejsca pracy i zostaną, ale prezesi tych spółek zarabiają więcej niż pan prezydent. Czy pan się prezydent na to godzi, że prezesi tych pana spółek zarabiają więcej od pana prezydenta? Problemem. Znaczy pytanie jest do mnie, pani Marto. Ja oczywiście się godzę. Ja do urzędu nie przyszedłem po to, żeby zarabiać. Chciałem zmieniać Rzeszów i tu jak wypowiedź pani Marty czy innych osób udało się zmienić ten Rzeszów. Natomiast odnośnie odpowiedzi pana, doskonała odpowiedź. Szanowni państwo, na dzisiaj zadłużenie miasta licząc w procentach to jest 40% dzisiaj. Natomiast na dzisiaj już się nie liczy
Ustawa o finansach publicznych, artykuł 243, wyraźnie mówi, że liczy się w stosunku do nadwyżki operacyjnej. A nadwyżka operacyjna jest różnica między pożyczkami, kredytami, obligacjami i kosztami otrzymania tych pieniędzy. Panie prezydencie, tak prostemu człowiekowi pan to wytłumaczył? Dobrze, niech pan nie przeszkadza. Ale pan odpowiada tutaj jakieś krezje ekonomiczne. Natomiast, szanowni państwo, dzisiaj nadwyżka operacyjna w mieście Rzeszowie dokładnie jest 74 miliony. Ale mówimy jeżeli chodzi o zadłużenie, to jest 44 miliony, a więc nie ma problemu ze spłatą. I jeszcze może jedną rzecz wytłumaczę. Nie od ilości, bo tak jak Warszawa to ma miliardy złotych zadłużenia, czy Poznań, czy Wrocław. Jeżeli ktoś ma duże pieniądze i spłacenie pożyczek, czy kredytów, czy obligacji, to nie jest problem. Jeżeli ktoś ma małe pieniądze, panie to wtedy redaktorze, jest problem. Proszę to jest szansę, oczywiście, bo pan to jest działa, dobrze, ale sekundę. Zawłaszczył to czas działa normalnie, no, jak, panie jest poważny zarzut. Jak w gospodarstwie, no, jak ktoś zarabia 10 tysięcy i ma dług 8 tysięcy, to jest dużo. Ale jak ktoś zarabia 100 tysięcy i 80 tysięcy ma długu, to jest mało, dobrze, bo pan bez poseł problemu spłaci. Proszę natomiast państwa, jeszcze odnoszę się... Nie, panie prezydencie, teraz już nie, muszę. Ale skończę, ale odnoszę się skórę. Ale też chcemy się odnieść. Tak. Nie, skonsumował cały czas tej debaty. Były poważne zarzuty, muszę kontrolować dyskusję. Obiecaliśmy sobie... Nie, pan doktor tutaj dał dobrą propozycję, panie doktorze. Dobrą propozycję. Już nam tak dobrze szło. Natomiast jako prezydent miasta Rzeszowa nie myślę sprzedawać tych spółek, bo sytuacja finansowa Rzeszowa nie zmusza mnie do tego. Chcę, żeby spółki były dalej spółkami miejskimi, nie do obsady stanowisk. Tak pan zresztą... Nie, tak twierdzą ekonomiści w Polsce. Tak nie, się dzieje w Polsce. Oczywiście jest możliwość. Postawmy kropkę przy temacie sprzedaży spółek, bo jest kolejna propozycja. Nie myślę sprzedawać tych spółek, bo finansowa sytuacja mnie nie zmusza do tego, ale jest to wyjście. Proszę dziękuję, państwa, ja ubolewam. Pan zauważył, że jest taka opcja. Jest, to znaczy ja jest ubolewam, taka możliwość. Może w końcu mi państwo pozwolicie kilka zdań powiedzieć. Ja ubolewam, że pan prezydent miasta Rzeszowa nie wie, jakie jest zadłużenie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zadłużenie miasta w budżecie, który pan prezydent kilka dni temu przedstawił Wysokiej Radzie, wynosi 578 milionów przy dochodach 1 miliard 5 milionów. To daje w procentach 57%. Panie prezydencie, to jest prosty rachunek. Natomiast w budżecie na rok następny pan prezydent spycha w miasto w kolosalny dług do poziomu 72%. I to jest prawda o budżecie. Co robimy z tym długiem? Ale nie, panie redaktorze. Trzeba dyscyplinować. No, panie, można w nieskończoność wieszać kwiaty na tym, robić fontanny, natomiast trzeba budować inwestycje strategiczne, które będą kształtować funkcje metropolitalne Rzeszowa. My się zatrzymujemy na poziomie wyniku tego przyłączenia, ale trzeba się wywiązać oczywiście, bo mieszkańcom coś prezydent obiecał, ale powinniśmy budować nowe funkcje miasta wojewódzkiego. Natomiast my mówimy o kanalizacji, o drogach, których nie ma na przyłączonych osiedlach i trzeba te wydatki zdyscyplinować. Panie bo pośle, tutaj hulajnóża piekła nie ma. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Nie, ale nie, niech pan, nie, bo ten program ma swój określony czas i właśnie ten czas dobiegł końca. Ja wiem, że każdy chciałby go zamknąć, ale niestety nie mogę państwu tego... Rozumiem, panie prezydencie, każdy tutaj w tych 39 minutach na pewno powiedział mnóstwo ważnych rzeczy. Bardzo państwu dziękuję za ten program i za te rzeczy, które państwo powiedzieliście. Decyzja należy do wyborców 16 listopada. Bardzo państwu dziękuję. To był program Konkrety i Opinie, edycja wyborcza.